Już w niedzielę kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawdzaliśmy, jak sztaby przygotowują się do tego wydarzenia i odwiedziliśmy Dom Kultury Krąg przy ulicy Dmowskiego. W klubie osiedlowym Krąg finał orkiestry odbywa się po raz piąty. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć troszeczkę formułę. Nie skupimy się tylko i wyłącznie na zbieraniu pieniędzy, tylko również przeprowadzimy od 16 do 21 blok artystyczny, nazwijmy to tak, w którym będzie się działo dość wiele. Od godziny 16 będzie trwała licytacja. W programie mamy również pokaz Bezpieczny Pies Fundacji Mały Piesek Zuzi, jak również pokaz ratownictwa, który organizuje Patrol Poznań WOPR. Również prawdopodobnie będziemy mieli pokaz capoeiry. O godzinie 18.30 wystąpi zespół hip-hopowy ze studia Boom, a natomiast o godzinie 20.00 pojawi się na scenie zespół Puzzle. Do naszego sztabu na licytację wpłynęło kilka fajnych rzeczy. Są to między innymi meble, a konkretniej szafka pod telewizor, stół, trzy fotele, stolik do warca oraz wiele drobniejszych przedmiotów. Poza tym do wylicytowania mamy również koszulkę Manchesteru City oraz piłkę z finału Pucharu Kobiet, piłkę siatkarską firmy Mikasa Enea Cup 2008. O godzinie 17.30 pojawi się nasz gość specjalny, będzie nim Paweł Bocian, który będzie licytował piłkę nożną oraz gadżety sportowe. Podczas finału przez całą niedzielę będzie odbywała się loteria. Losy na tą loterię będą sprzedawane przez cały dzień. Są podzielone jakby na trzy kategorie. Będą losy za złotówkę, za 5 zł i za 10 zł. Każdy los jest wygrany, także naprawdę warto kupić i zachęcamy do udziału w naszej loterii. W tym roku do naszego sztabu zgłosiło się aż 220 wolontariuszy z całego Łazarza i nie tylko. Jest to młodzież z 8 LO, jest to młodzież ze Stowarzyszenia Horyzonty, oczywiście harcerze jak co roku w dużej sile. Do tegorocznego sztabu dołączyły również dzieciaki ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie całego Łazarza. Dołączyli się również do nas ratownicy WOPR-u. Wśród naszych wolontariuszy pojawiają się również osoby, które na co dzień pracują z psami i z tymi właśnie pieskami będą zbierały pieniążki dla dzieci. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do naszego klubu. Ulica Dmowskiego 37, nasze drzwi są otwarte. Od godziny 16 zaczynamy, jak już wspomniałem, licytację. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w niedzielę.